Choroby rzadkie, czyli cały ocean problemów. Wiceminister zdrowia zapewnia, że do końca roku będzie gotowy narodowy plan leczenia. Świetnie mówią rodzice chorych dzieci i czekają. Czekali już lata, bo o pomysłach na to, jak radzić sobie z syndromem Noriego, Wolmana albo Battena, mówi się od dawna. Czy system zadziała? Elżbieta Byszewska. Będziesz skakać teraz, tak? Jeszcze rok temu biegał jak inne dzieci. Dziś rodzice Kuby coraz częściej słyszą, że muszą się nim nacieszyć w trybie pilnym. Niezwykle rzadka choroba Battena sieje spustoszenie w mózgu chłopca w zastraszającym tempie. Kuba przestał chodzić, mówić, widzieć, więc ten czas jest ogromnie istotny. To naprawdę, myślę, że to nie jest przesadą, jeśli powie się, że się liczy każdy dzień. Ostatnia szansa to eksperymentalna terapia, którą prowadzi tylko jedna firma na świecie. Rodzice od roku przy pomocy całej armii życzliwych ludzi walczą o lek. 6 tysięcy chorób i problemy ponad 2 milionów osób szukają ratunku wszędzie. W stowarzyszeniu mamy 120 chorób rzadkich, ale leczenie jest tylko dla 4. Dla 116 nie ma w ogóle żadnej terapii. Rodzice tego chłopca przyjechali z Podkarpacia, jak inni już nie marzą o zdrowiu dziecka. Chcą jedynie spowolnić nieuleczalną chorobę. To arcytrudne. Nie mają wyspecjalizowanej kadry, kardiologa, neurologa i żeby szukać właśnie klinik gdzieś dalej. Błąkają się jakby we mgle, no, szukając właściwej drogi, szukając rozpoznania, szukając ośrodka, który by się nimi właściwie zajął. Co najmniej od 10 lat toczą batalię o Narodowy Plan Chorób Rzadkich. Do tej pory bezskutecznie. Będą zakończone prace, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. Zespół będzie powołany lada dzień. Minister zdrowia obiecuje też łatwiejszy dostęp do tak zwanych leków sierocych. Nie będą więcej musiały konkurować na tych samych zasadach z lekami stosowanymi powszechnie, ponieważ takiej konkurencji nie mają szans. A teraz taka szansa będzie. Mama płacze. Musi swoje wypłakać, a później będzie tylko lepiej. Elżbieta Byszewska, Panorama.